Cześć, jesteśmy na Puerto Rico i idziemy coś zjeść na lokalnym food truck bar. Jeszcze się nie rozglądaliśmy, co tutaj jest w okolicy, ale coś nam się wydaje, że byliśmy w tym miejscu 4,5 roku temu. Tak, na 100% tu byliśmy. Tylko nie pamiętam już, co zamawialiśmy. Tym razem zamówiliśmy churrasco con amarillo, czyli jest to stek ze słodkim platanem. Jak i tutaj zamówiliśmy danie w awokado, coś podobnego jak Ania miała wczoraj, jeśli widzieliście na poprzednim filmiku, jak również dla Ani mofongo de yuca. O, nice! Przed chwilą pan pokazał, jakiego dania wyglądają, no całkiem nieźle. Do tego zamówiliśmy sobie boba herbaty. Ania zamówiła Potter Beer, natomiast ja zamówiłem Passion Wave z marakują. Dostaliśmy nasze boby, moja jest Potter Beer. Pycha. Mega dobre. Zobaczmy moje Passion Wave. Wow, ale odświeżające. Różne smaki się mieszają. Mega dobre, jedna z lepszych herbat, jakie w życiu piłem. Ona jest na bazie zielonej herbaty, a w ogóle nie czuję zielonej herbaty. Tylko różne uderzenie owoców. Ja już dostałem moje zamówienie. Ja mam steer beef. Nie wiem, czy to jest argentyńskie, czy mongolskie, a wołowina, już teraz nie pamiętam. Do tego to są chyba z platanów frytki i to wszystko jest awokado. Próbujmy. Ciężko było wszystko naraz nałożyć. Bardzo delikatna jest ta wołowina. Natomiast te frytki z bananów bardzo przypominają zwykłe frytki, choć mają delikatnie inny smak. Jest to pyszne i super się komponuje z awokado. Bardzo dobry wybór. Więc przyszło również i moje danie. Ja zamówiłam mofongo, czyli jest to danie z bananów, plus do tego skrzydełka z kurczaka, no i też jest jakaś sałatka. Dobra, zacznijmy od mofongo. To mofongo jest mega chrupkie, co bardzo wpływa na smak potrawy. Wszystko jest naprawdę dobre. Ale jak to mofongo? Mofongo zazwyczaj jest dobre, to teraz zobaczymy kurczaka. Nie przepadam za skrzydełkami z kurczaka, ale to są naprawdę dobre. One są robione w głębokim tłuszczu i są polane jakimś sosem słodko-kwaśnym, który nadaje naprawdę fajnego smaku. Całkiem dobre. A dodatkowo zamówiliśmy pierożki churrasco z amarillo, czyli z bananami, platanami słodkimi, usmażonymi. Zobaczmy, jak to będzie smakować. Smakuje to jak pieróg z wołowiną mieloną z dodatkiem czego jakichś słodkich ziemniaków. Bardzo jest to dobre, bananów nie wyczuwam, ale ta słodkość to jest na pewno z bananów. Bardzo smaczne jest to, mięso też jest ciekawe. To ciasto też nie jest standardowe jak znamy nasze polskie pierogi, ale jest bardzo smaczne. Zobaczmy jeszcze z sosem. Sos jest słodko-kwaśny, który bardzo do tego pasuje. Ania tak zachwalała skrzydełko, że aż mi zaoferowała jedno swoje. Nie wiem, czy to oznacza, że to był żart, że zachwalała, czy tak się chce podzielić smakiem. Rzeczywiście bardzo dobre skrzydełko, nie jest w środku suche. Myślałem, że będzie suche, jak właśnie przegryzałem. Całkiem spoko. Prawda jest taka, że ja oddałam to skrzydełko Wiktorowi, bo ja po prostu jestem pełna. Miałam wziąć sobie jeszcze deser tutaj z tego futraka lody, ale ja już nie dam rady. Ale spróbuję jeszcze pierożka. Dla mnie to smakuje jak nasze typowe pierogi z mięsem, tylko z takim jakimś słodkim posmakiem, jakby właśnie było coś słodkiego do niego dodane, ale bardzo zbliżone do naszych pierogów z mięsem. Dosyć dobre. Mm.
Ale mi ten sos kompletnie nie smakuje z tym pierogiem. Bardzo się tym najedliśmy, smakowało nam, tak jak widzieliście. Co jest ciekawostką, jeszcze tutaj w food truckach czeka się bardzo długo na jedzenie i w każdym, w którym byliśmy tutaj w Puerto Rico, długo się czekało na jedzenie, bo oni wszystko przygotowują prawie od zera, można by tak powiedzieć, tylko mają częściowo przygotowane. Właśnie zaczyna padać, więc szybko kończę, bo musimy jeszcze dojść do samochodu. Jeśli chodzi o ceny, to tanio nie było, bo zapłaciliśmy, szybko przebiegam, bo zapłaciliśmy $35 za ani mofongo z kurczakiem, jak i za to moje awokado z wołowiną i do tego za pierogi $10. A jak widzicie, u Ani nie dojedliśmy nawet wszystkiego, tak się najedliśmy. A i też nie dodałem, że ta moja boba tea, ona miała kulki, które w środku były wypchane jakimś sokiem z marakui i to nadawało właśnie ten passion wave. I to nadawało to passion wave. Dzięki za oglądanie. Cześć!